Spotkanie z architekturą ostatnie dla klasy 3LB. Architekturą XIX, a w tym przypadku już XIX i początku XX wieku. Spotkanie ze stylem, który jest pierwszym i jedynym własnym stylem stulecia, czyli takim, którego nie, nie ściągnięto, korzystając z. Dorobku poprzednich epok. To secesja, tak go nazywamy w Polsce, ten styl. Nie jest to nazwa wszechobowiązująca, to znaczy, w zależności od kraju, można się spotkać z różnymi określeniami dla tego właśnie stylu. Nie ma tutaj jakby ujednoliconej formy, jak na przykład z renesansem, czy gotykiem, czy barokiem. Klasycyzmem, bo sam styl jest dość dziwnym właściwie tworem, o dość niejasnym także pochodzeniu. Bo krótko mówiąc, wyskoczył trochę jak nie, nie, nie obrażając nikogo Filip z Konopi, w 90. latach wieku dziewiętnastego, czyli jego narodziny są dla nas też kompletnie jak gdyby nie do końca wyjaśnione. Co sprawiło, że nagle pojawił się taki właśnie styl? No ale pojawił się rzeczywiście w końcówce XIX wieku, o dość wyrazistych własnych formach rozpoznawalnych, dających taki czytelny kształt, zarówno dziełom architektury, ale także w sztukach użytkowych, grafice użytkowej. No, w modzie oczywiście też go można bez trudu śledzić. No i również oczywiście czasami odnosi się go też do tych dziedzin sztuk czystych, jak malarstwo czy rzeźba, gdy zwraca się właśnie na secesyjne formy czyli te faliste, płynne, organiczne które są dlatego tego stylu takim znakiem rozpoznawczym. Jak ta właśnie ramka, w której się pojawił obrazek nam i napis. No to jest typowy przykład, właśnie, secesyjnego ornamentu o takim roślinnym pochodzeniu płynnej, miękkiej, falistej linii, wijącej się jakby roślinnej wici, stylizowanej. Rozpoznamy ją na fasadzie budynku, który na obrazku się pojawił. Rozpoznamy je oczywiście wielu innych. Obiektach architektury, a także oczywiście rzemiosła artystycznego lub sztuki użytkowej, czyli tej, którą projektuje się pod wykonanie masowe, czyli seryjne w fabrykach, gdzie też oczywiście zaczęto nadawać te secesyjne formy, ornamentów wykonywanym wyrobom. Secesja jest tym stylem, który ogarnął świat w końcówce stulecia i miał jeszcze swoje przełożenie na pierwsze 14 lat wieku XX, bo do wybuchu I wojny światowej no, świat sztuki nie zmienia się tak bardzo. Owszem, pojawiają się nowe, awangardowe już działania na polu malarstwa i rzeźby, ale nie mają one jeszcze tak działania silnego, jak to, które jakby się rzeczy z XIX wieku się wywodzi. A więc i secesja jeszcze będzie właściwie triumfowała w ramach architektury, do wybuchu I wojny światowej, tak naprawdę wyraźne zmiany nastąpią dopiero po jej zakończeniu, czyli po roku 1918. I wtedy tak naprawdę wiek XX zacznie się w sztuce już na, na całego, z pożegnaniem tego, co w XIX wieku jeszcze się narodziło. Więc, jak już powiedziałem, secesja jest tym stylem okresu, który nazywa się po francusku fin de siècle, czyli koniec wieku, koniec stulecia. Objęła ona zatem szeroki krąg ludzi żyjących w takim głębokim przeświadczeniu, że świat, którego są uczestnikami. Chyli się ku y, upadkowi, ku końcowi bardziej, może nawet niż tylko upadkowi, bo rzeczywiście w końcówce wieku y, wielu ludzi miało takie poczucie, że y, wraz z końcem y, y, znanego im świata, jakim był wiek XIX, wchodzimy w jakby sferę nieokreślonej, y, tajemniczej przyszłości która może przynieść wszystko, łącznie z tym, że skończy się niemal świat. Oczywiście nie zakładano najgorszego, czyli apokalipsy, ale no jednak ten efekt niepokoju i lęku przed nadchodzącym powodował, że ludzie często właśnie mieli takie poczucie schyłkowości, że to już jest koniec, że już nic więcej, że wszystko co wspaniałe i piękne się właśnie dobiega końca i nic już takiego dobrego nie będzie. Oczywiście byli też i odwrotnie myślący, że dopiero przyszłość rozwiąże mnóstwo problemów, wszystkiego, wszystkie nieszczęścia, jakie do tej pory nas trapiły, zostaną rozwiązane, zażegnane, konflikty i że świat wejdzie w jakąś sferę szczęśliwości. No wiemy, że tak się też nie stało, bo w wieku XX mamy już zamkniętym, więc możemy go podsumować, że to nie był jednak pod wieloma względami okres dla ludzi szczęśliwy. No w końcu dwie wielkie wojny światowe, potężne totalitaryzmy, które się wtedy rozprzestrzeniły. No chyba to nie jest bilans, który XX wiek mógłby zaliczyć jako czas dobry dla świata i ludzi ale nie, 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 nie biegnijmy już tak za daleko w przyszłość. W tej właśnie chęci, by jakoś urządzić sobie życie w tej końcówce, w tym poczuciu zbliżającego się jakby końca epoki, zapanowują tendencje do takiej panestetyzacji, czyli krótko mówiąc takiego Traktowania piękna jako cze, czegoś, co, człowiek, co człowieka powinno otaczać ze wszystkich stron. By dawać temu człowiekowi jakby szczęście, chociażby poprzez możliwość obcowania z pięknem. Było to niejako pokłosie bardzo popularnej w, pod koniec XIX wieku. Koncepcji filozoficznej, za którą odpowiadał filozof Artur Schopenhauer, niemiecki filozof zaliczany do filozofii romantycznej. Głosił on, że życie ludzkie jest pasmem udręki cierpienia, że nasze istnienie jest samo w sobie jakby źródłem, genezą naszego bólu, który odczuwamy od momentu narodzin aż po śmierć. I że w związku z tym Nasza egzystencja ma charakter pesymistyczny, bo nie niesie za sobą niczego, co byłoby źródłem nadziei na zmianę, na lepsze, i tak dalej. I taka właśnie koncepcja wydawała się wielu ludziom jak najbardziej trafną wizją ich własnych życia, życia ich, ich oraz innych ludzi. Schopenhauer, budując na swoją filozofię, oczywiście dał. Też pewne furtki nadziei, no nie zbudował już tak totalnie pesymistycznego modelu. I tymi właśnie furtkami, które pozwalały przynajmniej oderwać się na jakiś czas od tego odczuwanego bólu istnienia, miała być po pierwsze miłość, ale tu oczywiście Schopenhauer od razu, że tak powiem, dodawał z praktyki, może niekoniecznie własnej, ale. Innych ludzi, to, że miłość no, nie jest uczuciem, na którym da się budować coś bardzo, bardzo stabilnego, bo podlega różnego rodzaju zmianom i jest bardzo jednak czasowo też bywa ograniczona. Czyli, krótko mówiąc, miłość może się okazać pomyłką, miłość może przeminąć, może być zaadresowana nie do właściwej osoby i tym samym też zaowocować jeszcze większym nawet cierpieniem, więc to nie jest takie zbyt stabilne i pewne, pewna odskocznia od tych właśnie tego cierpienia duszy. Druga furtka była dużo lepsza według Schopenhauera, przynajmniej bezpieczniejsza. Tą furtką było piękno, właśnie sztuka. Obcowanie z piękną, pięknem w sztuce pozwala nam zapomnieć o tym cierpieniu i owszem, to też nie jest już Remedium na wszystko, i w związku z tym zapominamy o Bożym świecie, bo to też trwa tylko pewien moment, kiedy z tym pięknem się zapoznajemy. Ale to jest bezpieczniejsze. Tutaj nie grożą nam rozczarowania, zawody, i w związku z tym piękno może łagodzić, jak balsam, właśnie tę cierpiącą duszę. I dlatego pod koniec XIX wieku. Zapanowała taka wyraźna jakby wola, aby tym pięknem otoczyć człowieka ze wszystkich stron, aby miało ono charakter niemal totalny, wszechogarniający. I z tego też powodu e, uznano, że nie ma w końcu niczego w tym e, złego, jeżeli wielki artysta zajmie się na przykład zaprojektowaniem kluczyka do szafki albo kranów w łazience. Czy krzesła, czy talerza, czy widelca, czy łyżki, lampy, i tak dalej, bo każda z tych składowych rzeczy jest bowiem w całości otoczeniem naszym, i w związku z tym, jeżeli zadbamy, aby każda najdrobniejsza rzecz w naszym otoczeniu była piękna, no to wchodzimy jakby w taki właśnie świat piękna totalnego. I to tłumaczy, że właśnie w ramach secesji. Tak wielu wielkich, wybitnych artystów zajmowało się nie tylko projektowaniem na przykład architektury, budynków, ale także na przykład uważali za oczywiste, że będą dla tych budynków projektowali takie właśnie detale, o których przed chwilą wspomniałem. To oczywiście ogromny awans artystyczny tej dziedziny sztuki, którą nazywamy designem lub sztukami użytkowymi. Bo w tej kategorii pojawiają się nam wielcy twórcy. Jednego z nich już zresztą na ekranie widzicie to jest Louis Comfort Tiffany, artysta, projektant działający w Nowym Jorku, który jest jednym z klasyków secesji. Wpisał się on jakby na trwałe do tej dziedziny. Projektując m.in. wspaniałe naczynia, szklane o przez siebie opatentowanej metodzie ich jak gdyby, zdobienia czy wykonywania, także na powierzchniach tych naczyń pojawiają się charakterystyczne efekty, jakby takich właśnie opalizujących, świetlnych zjawisk. Jest też autorem lamp, których abażury wykonane były klasyczną metodą witrażu. To on właśnie wprowadził ten, ten typ opraw oświetlenia. Stąd często takie lampy nazywane są jeszcze dzisiaj lampami Tiffanyego. Należą do bardzo popularnych dzisiaj odmian prawda, oświetlenia domowego można je kupić także w, w takich seryjnych sklepach z oświetleniem nawet chociażby w Lirua, Merlin i temu podobnych, prawda? Kastoramach i tak dalej. Kolejny artysta, który w dziedzinie sztuk użytkowych zasłynął, to Emil Gallet, Francuz. Wprowadził on też własną opatentowaną metodę wytwarzania ze szkła przedmiotów, tak zwanego szkła warstwowego. Polegało to na tym, że w trakcie wykonywania w chucie przedmiotu szklanego, na, na niego nakładane są kolejne warstwy o różnych kolorach. Kiedy już naczynie było wystudzone, wtedy do właśnie przy pomocy specjalnych szlifierek stosowanych do obróbki szkła, można było te warstwy zdejmować w partiach, które się chciało, by dojść do tych ukrytych pod spodem innych kolorów. I tak powstawały dekoracje przedmiotów. O takim reliefowym charakterze wypukłych form, o różnych kolorach. I tu właśnie widzimy przykłady wytworzonych przez Galego przedmiotów lampy naftowej czy wazonu. I kolejne nam się jeszcze pojawią, jego wyroby typowe dla niego, właśnie, dla tej metody postępowania. Dzisiaj wyroby takich twórców jak Gale czy Tiffany no, są, mają wartość już bardzo wysoką, także można je oczywiście od czasu do czasu namierzyć w antykwariatach czy na aukcjach, ale no, że się kupi to za niewielkie pieniądze, to raczej nie ma co marzyć, bo to są rzeczy bardzo pożądane, poszukiwane przez kolekcjonerów. Także oczywiście już zajmujące poczesne miejsca w, w muzeach. Ale przechodzimy już do architektury. Tutaj mamy najbardziej ciekawe i fascynujące efekty secesji, najbardziej oczywistej, bo no w skali monumentalnej. Zaczniemy od Paryża, Francji, i Hektora Gimarda, wielkiego architekta francuskiego, który jest jednym z twórców secesji. Nie będziemy oglądali akurat w jego przypadku monumentalnych budowli, bo najsłynniejsze dokonanie tego architekta to. O właśnie. Oprawy wejść do stacji metra paryskiego. Metro paryskie zaczęto drążyć w latach 90. XIX wieku i pierwsze linie otwarto w 1900 roku na, z okazji wystawy światowej. I wtedy to właśnie przyby, przybywający do Paryża turyści mieli okazję po raz pierwszy. Wraz z mieszkańcami miasta zobaczyć te niezwykłe twory. W większości wejść są to skromne balustrady z taką jakby formą bramki metalowej, z dwiema lampami połyskującymi jak takie ślepie jakiegoś stwora z fantazji. Czerwonymi oczami i napisem o charakterystycznej stylistyce liter. Same balustrady też oczywiście poddane są takiej obróbce estetycznej o wyrafinowanych formach. No i w ten sposób coś, co się zalicza do tak zwanej małej architektury, czyli czegoś, co właściwie nawet czasami, czego nawet nie zauważamy, idąc czasami ulicą, tutaj nabiera elementu estetyzacji. Oczywiście są też i kilka stacji dużo bardziej okazałych, tak jak ta tutaj, z takim wiatą, która to wejście przykrywa, zabezpieczając np. przed deszczem. No, i tutaj już Hektor Gimartwy tworzy nam prawdziwe arcydzieło formy architektonicznej wykorzystującej nowe technologie, czyli żeliwo i szkło, i traktując te właśnie w elementy w sposób czysto plastyczny, nadając im właśnie te organiczne, miękkie formy. Przenosimy się do Belgii, do Brukseli, stolicy tego kraju. Tutaj z kolei rozwinął skrzydła kolejny wielki architekt secesyjny, Wiktor Horta. Belgia przeżywała na przełomie XIX-XX wieku wyraźny wzrost gospodarczy, swoisty boom, w efekcie czego miasto gwałtownie rozwijało się i bogaciło. Liczni przedsiębiorcy mieszkający w Brukseli. Inwestują także w budowanie swoich willi, domów, rezydencji. Tak było w przypadku pana Wiktora Tassela, bogatego przedsiębiorcy, który u horty zamówił swój dom. Z uwagi na taką historyczną, jakby tradycję wąskich uliczek, przy których stoją stosunkowo nieduże domy. Także i dom Pana Tasela nie rzuca się w oczy jakąś szczególną kazałością z zewnątrz, chociaż oczywiście elegancja jak gdyby tego układu z tym wybrzuszeniem ryzalitu środkowego, troszeczkę jak wykusz nadwieszonego nad wejściem, przydaje tutaj oczywiście tej formie, tej elegancji uroku, ale wnętrze robi pora rzeczywiście porażające wrażenie, bo Cała konstrukcja, opierająca się na żeliwnych strukturach nośnych, kiedy się ta ujawnia w przestrzeni domu, nabiera cech organicznych. Te wszystkie filary, wsporniki zamieniają się w rodzaje fantazyjnych tworów artystycznych i każdy najdrobniejszy detal zostaje tutaj dokładnie opracowany i obmyślany, dlatego też ta budowla Wiktora Horty robi naprawdę wspaniałe wrażenie. Można zresztą dzisiaj zwiedzać, jest to już budynek o charakterze muzealnym, tak jak i dom własny architekta, który wraz z pracownią jest dzisiaj też jego muzeum. I tu kolejny raz na zewnątrz w takim skromnym w sumie domu wysuwają się elementy konstrukcji żeliwnej, stając się podporą dla balkonu i wykusza. I też nabierają tych cech estetycznych, i to wszystko oczywiście przenosi się do środka, gdzie mamy właściwie całą przestrzeń artystycznie, jakby urządzoną. Horta projektuje to oczywiście wszystko łącznie z meblami, z tymi właśnie wspomnianymi kluczykami, klamkami, zamkami, kranami i tak dalej, włącznikami światła. To wszystko zostało dokładnie przez samego artystę zaprojektowane. Do najdrobniejszego elementu, żeby tutaj to piękno było całościowe, totalne. Dom też robi naprawdę wielkie wrażenie. No i kolejne miejsce secesji, czyli Barcelona, stolica Katalonii, regionów Hiszpanii i architekt kataloński Antoni Gaudi, jeden z największych geniuszy secesji. Tu rzeczywiście wyobraźnia twórcy no bije rekordy, jeśli chodzi o swobodę taką całkowite jakby lekceważenie reguł i zasad do tej pory respektowanych w architekturze. Na czym ta, to łamanie zasad polegało przekonamy się od razu jak zobaczymy pierwszy z zespołu arcydzieł, które zostawił po sobie ten architekt. Oto przed nami kasa Batlo, czyli dom Pana Batlo. Był właścicielem wytwórni porcelany, z której to wytwórni Gaudi często korzystał usług, odbierając takie odpady poprodukcyjne, czyli krótko mówiąc nie potłuczone w trakcie wyrobu, resztki talerzy, naczyń i tak dalej, ceramiki, które potem wykorzystywał jako materiał do układanych mozaik w swoich dziełach. Zresztą właśnie w domu Batla też to zrobił. I zaraz to zobaczymy. Kamienica jest, jak widzimy, wielopiętrowa, ale wąska. Rozwija się jakby w głąb posesji, także elewacja jest tutaj rzeczywiście dość wąziutka. Ale od razu zauważamy niezwykłość tej kamienicy, bo ta fasada zdaje się falować, jakby poruszona powierzchnia wody przez wiatr i przykryta niesamowitym w swoim kształcie dachem wyglądającym trochę jak taki właśnie brzuch smoka z łuskami leżącego na, na znak powalonego i obok jakaś wieżyczka stylizowana z gotyku wzięta, więc to jest jakby niemal dom z bajki. Struktura tego domu rzeczywiście może zaskoczyć każdego, że coś podobnego dla w końcu konkretnego użytkownika zostało zaprojektowane. Dom oczywiście, jak już powiedziałem, rozgrywa się w, w głąb posesji, czyli pewne jego części nie mogą być oświetlone normalnymi oknami w ścianach umieszczonymi. Stąd świetliki w dachu wprowadzające właśnie ten, to światło do środka. Gdy popatrzymy na plan domu Batlo, no to już zrozumiemy, że tu mamy miejsce na szaleństwo, bowiem w tym budynku żadne, żadne z pomieszczeń nie ma prostych ścian. Wszystkie one jakby falują, wszystkie są powyginane, pomodelowane niemal po rzeźbiarsku. Także nie tylko fasada, która jest z tej strony nam pofalowała się, ale także i wnętrze. Ten sposób myślenia o architektonicznej przestrzeni wprowadził po raz pierwszy w XVII wieku tworzący włoski architekt Francesco Borromini, przypomnę tu jego słynne arcydzieło, czyli kościół świętego Karola przy czterech fontannach w Rzymie, który już omawiałem rok temu i wtedy mówiłem, że jest to absolutnie rewolucyjna architektura w dziejach europejskiej architektury, byłamiąca tę niepisaną jakby zasadę stworzoną przez Greków, żeby budynek był formą prostą, logiczną, opartą na liniach prostych, kątach prostych itd. A tu nagle prawda, nie ma nic takiego jak właśnie kąt prosty. Wszystko modelowane jest miękko i płynnie. I teraz to samo powtarza nam się po dwóch stuleciach w architekturze pana Gaudiego. Przyjrzyjmy się jeszcze z bliska temu budynkowi. To dolne partie kamienne, obłożone kamieniem wyglądające jak otwory jaskiń. A powyżej balkony zatopione w tej właśnie magmie barwnych mozaik tworzących też jakby wrażenie różnych form na dnie morza potworzonych przez naturę. Klatka schodowa na kolejne piętro prowadzi przez otwory przypominające jakby małżowiny ušuny, tak byśmy się wewnątrz znaleźli naszego ucha i sobie wędrowali z tymi ścianami też modelowanymi w sposób miękko, miękki. Tu mamy widok dawnego salonu z elementami wyposażenia, które jeszcze zostały, a to już zdjęcie, które pokazuje, jak to wyglądało przed laty, kiedy pan Batlo sobie tutaj mieszkał. Przenosimy się do kolejnego arcydzieła Gaudiego, tym razem dużo większego domu, który miał charakter kamienicy czynszowej, czyli tutaj już nie rodzina mieszkała, właściciela, plus jeszcze tam parę mieszkań, do, ewentualnie pod wynajem, ale cała była właściwie jakim takim komercyjnym przedsięwzięciem. I tym bardziej zadziwia jej nowatorska forma, niezwykła. Kamienica jest na, narożna, także jakby na styku dwóch ulic, zbiegających się tutaj. Powstała bardzo duża. To widać teraz na zdjęciu z lotu ptaka. Kamienica o takiej też falującej fasadzie. A zamiast dachów mamy tarasy, po których można sobie spacerować i wypoczywać. To samo zresztą było w, w domu Batlo: też taki taras z tyłu się znajdował, za tym smokiem, z łuskami, które przed chwilą widzieliście. To oczywiście plan kamienicy Mila. Też tutaj jak widać architekt nie ma respektu dla prosto, prostych kątów i prostokątnych pomieszczeń, nadaje im też właśnie te wielo, wielorakie formy wieloboków i wracam jeszcze na zewnątrz, by popatrzeć na to co sprawiło i że mieszkańcy Barcelony ochrzcili ten budynek. Terminem La Pedrera, co tłumaczy się na Polski kamieniołom, czyli tak to sobie skojarzono, że to wygląda jak właśnie zbocze kamieniołomu, którego wybierane są partie skał. Natomiast balustrady balkonów odlane z żeliwa wyglądają jak właśnie wodorosty, znalezione nad brzegiem morza, wyrzucone przez fale. Budynek ma kilka wewnętrznych, dwa takie wewnętrzne podwórka, dziedzińczyki, a tak się prezentuje nam dach, po którym, jak już powiedziałem, można spacerować, bo jest to rodzaj jakby tarasów falujących. Widoki stamtąd są obłędne na miasto. I żeby już nic tutaj oczywiście nie psuło nam wrażenia, to nawet kominy i Wieczniki zostały potraktowane jak takie fantasty, fantazyjne rzeźby. Kolejny element naszego twórcy, niezwykły, to park w Barcelonie. Pierwotnie w zamyśle miała być, miało być to osiedle domków jednorodzinnych, do których namówił Gaudi swojego przyjaciela i protektora, przedsiębiorcę zamożnego, pana Guela. Ten wykupił teren użytków położonych na stromym zboczu jednej z gór zamykających Barcelonę od strony lądu i postanowił, właśnie po zainwestowaniu, stworzyć tam osiedle, które będzie dla bogatych właścicieli przeznaczone. Ale akurat nadszedł kryzys gospodarczy i. Zainteresowanie, by wykupieniem, wykupieniem tutaj działek czy budynków spadło do zera, i pan Guel niemal, niemal nie został zbankrutem po tym właśnie przedsiębiorstwie. W końcu udało mu się jakoś dojść, wyjść na prostą, ale osiedlenie powstało. Potem teren odkupiło miasto i z tego, w ten sposób powstał z tego park. Antoni Gaudi zaprojektował tutaj mnóstwo elementów takich przygotowujących to przyszłe osiedle, na przykład alejki, którymi można się było do poszczególnych posesji dostać. Wielki plac centralny, który został utworzony całkowicie sztucznie na ogromnej ilości kolumn, które go podpierają od spodu. Oczywiście z uwagi na bogato ukształtowany teren wędrówka po nim, to jest nieustanne wspinanie się po schodach albo po schodzenie w dół, wędrowanie góra-dół i tak dalej i tak dalej. Także jest to też bardzo przyjemne dla zdrowia zwiedzanie tego parku. Wchodzi się przez taką efektowną bramę między dwoma pawilonami ustawioną, a potem już tylko zaczynają się schody i wdrapywania właśnie do tej sali Stukolum, którą teraz widzimy od a powyżej mamy ogromny taras, gdzie miał być targ z straganami dla mieszkańców przeznaczonymi. Całość zamyka ogromna balustrada, ławka. Ta ławka jest uznana w księdze Guinnessa za najdłuższą ławkę świata. I oczywiście Gaudii też się potraktował jako dzieło sztuki. Wykorzystują tę ceramikę, właśnie od pana Batlo. A cała reszta terenu no to są takie właśnie fantastyczne rzeczy, jak tutaj teraz widzimy. Wiadukty, mostki, przejazdy, robiące naprawdę niezwykłe wrażenie. No i na koniec najsłynniejsza budowla Barcelony i jedno z największych dzieł naszego architekta. Kościół Sagrada Familia, czyli najświętszej rodziny. Pierwotnie miała być to nowa katedra miasta w stylu neogotyckim, i taki projekt zresztą powstał, ale jego twórca, architekt, umarł, i wtedy miasto zdecydowało się powierzyć tę inwestycję Gaudiemu. Ten oczywiście, pierwsze co zrobił, to całkowicie przekształcił tam ten pierwotny pomysł, nadając mu całkowicie własną indywidualną interpretację. Gdy zaczęła ta budowla powstawać, właśnie nastał ten nieszczęsny kryzys i dlatego zabrakło pieniędzy na, na ciągnięcie tej bardzo kosztownej inwestycji. I z tego powodu właściwie no, nie udało się jej dokończyć nawet do chwili obecnej. Ostateczne dokończenie budowy planowane jest mniej więcej na chyba jeszcze 5 lat i wtedy nastąpi jej sfinalizowanie, co oczywiście teraz przy pandemii Koronawirusa znowu może się wydłużyć i jeszcze ta budowa trochę potrwa. Za czasów artysty właściwie skończony został tylko ten fragment to jest fasada transeptu, czyli nawy poprzecznej. To nawet nie jest fasada główna budynku, ale za to Ostatecznie nadano jej kształt taki już gotowy, łącznie z dekoracjami rzeźbiarskimi, dlatego mamy tutaj to, co mamy, coś absolutnie zachwycającego taką właśnie mieszaninę inspiracji gotyckich i form wziętych z świata natury właśnie wytworów jakichś w jaskiniach wytwarzanych przez miliony lat, narastających stalaktytów i tak dalej. Jeszcze zajrzymy do środka tej już ukończonej przestrzeni nawowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do, na moment do Monachium, by zobaczyć zniszczony przez hitlerowców budynek pracowni fotograficznej, czyli Atelier Elvira z niezwykle fantazyjną dekoracją. I wnętrzem, którego dzisiaj nie ma, ale podobno ma być budynek rekonstruowany, słyszałem. Natomiast teraz jesteśmy w Wiedniu na koniec, bowiem tu w Wiedniu zobaczymy element, budynek, któremu zawdzięczamy naszą nazwę stylu. Ten budynek to budynek secesji w Wiedniu, pawilon secesji. Pawilon stworzony jako siedziba Stowarzyszenia Artystycznego o nazwie Secesja, Towarzystwo Secesji Sztuk Pięknych, którego przewodniczącym był malarz Gustaw Klimt, i którego założenia tego stowarzyszenia polegały właśnie na walce ze sztuką oficjalną, akademicką, na stworzeniu sztuki, która byłaby sztuką nowatorską, otwartą na zjawiska świeże wolną takiego akademickiego zatęchłego smrodku, jak to go ci właśnie artyści nazywali. Budynek zaprojektował Józef Maria Olbrich. Jego właściwie forma jest jednym z takich wzorcowych klasyków secesji. I dzięki temu właśnie budynkowi jego nazwie mamy ten termin. Używają go dla określenia stylu austriacy i polacy rzeczywiście przez związki z Wiedniem w okresie do I Wojny Światowej, czyli zabór austriacki, który pod koniec już miał bardzo w sumie łagodny przebieg, nie był taki dramatycznie ostry jak w przypadku Prus czy Rosji, sprawiło, że właśnie ten nowy styl zaczęto kojarzyć z Wiedniem i stąd słowo secesja stało się terminem dla tego stylu. Oto właśnie detale tego wspaniałego obiektu, uważanego za jednym z najsłynniejszych dzieł secesji w skali światowej, z detalem właśnie ażurowej kopuły, odlanej z brązu i złoconej w formie liści laurowych. No i zostając jeszcze w Wiedniu na koniec, zobaczymy pawilon kolejki podmiejskiej w wiedniu, który projektował architekt Otto Wagner, i to też jest jedno z arcydzieł secesji. No, i y, jeszcze Kościół Steinhoff, szybciutko tego architekta pokażę, bo już powinienem kończyć. A y, resztę, czyli secesję w Polsce, dokleję do naszej kolejnej lekcji, y, którą będziemy mieli w tym tygodniu. A póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do, do widzenia. widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.